Cel dzisiejszej konferencji jest taki, żeby uświadomić Polakom, jeleniogórzanom, kamiennogórzanom, mieszkańcom Zgorzelca, jakim kandydatem na prezydenta jest Bronisław Komorowski, a więc przypomnieć też to, co obiecywał, a tak naprawdę co zrealizował. Bo też dla nas jest bardzo ważne, my to odczuwamy jako politycy Prawa i Sprawiedliwości, że nie możemy liczyć na rzetelny przekaz mediów głównego nurtu i dlatego bardzo mocno sobie cenimy media regionalne i lokalne, z którymi możemy współpracować i też możemy tutaj nasz przekaz, nasze informacje w jaki sposób do mieszkańców przekazać. I ja bardzo jestem wdzięczna za to, że Państwo przychodzicie i że możemy też powiedzieć, jak my tę rzeczywistość polityczną oceniamy, ponieważ mamy wrażenie, że media głównego nurtu to są media rządowe, które piją z ust przedstawicielom Platformy Obywatelskiej, natomiast bardzo mocno atakują brutalnie przedstawicieli związanych z Prawem i Sprawiedliwością. I dlatego próbujemy w różny sposób, poprzez spotkania z ludźmi. Wiemy, że Andrzej Duda odbywa setki spotkań z ludźmi. Był w Jeleniej Górze, był w Jaworze, był w Legnicy, był w Lubinie, był też w części wałbrzyskiej, był w części wrocławskiej województwa dolnośląskiego i codziennie praktycznie jest w 6, 7, 8 miejscach i z ludźmi rozmawia, bo to jest nasz sposób na dotarcie do Polaków, bo chcemy, żeby poznali prawdę. Prawdę na temat tego, jak się dzieje w Polsce i jak władza rządzi, jak też oszukuje i manipuluje. I tutaj wyraźnie widzimy. Mówiliśmy tutaj na przykład o tej sprawie obywatelskości Platformy zwanej przez żart obywatelską. Wszystkie projekty obywatelskie, te podpisane przez 250 tysięcy, ale i te podpisane przez prawie 2 miliony Polaków zostały wyrzucone do kosza. I gdzie jest Bronisław Komorowski, który powiedział na początku kampanii, że będzie prezydentem tej drugiej kadencji obywateli wszystkich. To tych, których wyrzucone zostały do kosza podpisy, to raczej nie jest. Mówimy tutaj o podwyższeniu wieku emerytalnego, mówimy o 6-latkach, mówimy o nauczaniu historii, mówimy o prywatyzacji polskiego majątku. Gdzie jest Bronisław Komorowski? Na polowaniu? Udaje, że nie strzela do zwierząt. Też obiecał, tak, że się z tego wycofa, bo to Polacy nie akceptują. Ja oczywiście tutaj już mówię w sposób sarkastyczny. My chcemy też pokazać, bo że my mamy prezydenta, który jest dynamiczny, który jest dobrze wykształcony i który będzie obywatelem wszystkich Polaków, nie tylko zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, co oczywiście jest jasne dla nas, że to jest nasz kandydat, ale my chcemy dobra dla Polski, żeby Polska była silnym krajem, żeby była dobra edukacja, dobra służba zdrowia i żebyśmy nie prywatyzowali polskiego majątku, żebyśmy nie prywatyzowali lasów, żebyśmy nie wyprzedawali resztek polskości, a wiemy, że gdy będzie rządzić Platforma Obywatelska, będzie rządzić Bronisław Komorowski, to po prostu Polska, nie tylko powiatowa, ale Polska się będzie zwijać. Dlatego w różny sposób i lokalny, i ogólnopolski chcemy do Polaków dotrzeć z prawdą.